Tadeusz, bez którego koncert sarmacki obyć się nie może. Czytam wciąż, choć powiem, że ostatnio właściwie w naszym domu się troszkę znudził. On się nigdy nie nudzi, ale musieliśmy zrobić chyba przerwę i czytać inne rzeczy, które należy uzupełnić, bo pan Tadeusz urósł jako pierwsze dzieło romantycznego sarmatyzmu w pewnym sensie, a jako jego zwieńczenie w drugim sensie. Więc jeszcze pozostaje to, co po panu Tadeuszu, czasami to, co przed panem Tadeuszem do przeczytania, ale jego przede wszystkim trzeba czytać. W związku z czym pytanie, dlaczego trzeba? Dlatego, że nie można inaczej i że tam daleko na wschodzie, bardzo bliskim nam, pod Nowogródkiem, bije